Raków Częstochowa podejmuje Sporting Lizbona w trzecim meczu fazy grupowej Ligi Europy. Medaliki myślą o pierwszych punktach, ale też i o pierwszych bramkach, no bo dotąd dwie porażki nieokraszone żadnym golem ze strony drużyny Dawida Szwarki. Cześć, witajcie na kanale 365 dni o piłce. Zapraszam na materiał, w którym zapowiemy sobie spotkanie Raków Sporting. Pierwszy gwizdek już dzisiaj w czwartek o godzinie 18.45 w Sosnowcu, także trzymamy kciuki za Raków Częstochowa i taka duża dawka informacji przed tym spotkaniem. Co warto wiedzieć o rywalach, ile kosztuje drużyna Sportingu, jak może zagrać, jakie są jej zalety, no i jakie są też zalety drużyny mistrza Polski Rakowa Częstochowa. Oczywiście na samym początku zachęcam tego guzika o nazwie subskrybuj, klikajcie koniecznie, żeby być na bieżąco. Nie obrażę się także za kciuka w górze pod materiałem, śledźcie inne moje programy, a teraz zaczynamy. Przede wszystkim zacznijmy sobie od tego, jak Sporting Lizbona awansował do tej Ligi Europy. Zajął czwarte miejsce w tamtym sezonie, co oznaczało bezpośredni awans do fazy grupowej Ligi Europy. Nie był zmuszony do gry w eliminacjach, podobnie właśnie odmiennie jak Raków Częstochowa, który te zmagania rozpoczął na bardzo wczesnym etapie. Przypominam, najpierw to oczywiście była faza eliminacyjna Ligi Mistrzów i na samym końcu gdzieś tam medaliki się pogubiły w starciu z mistrzem Danii z FC Kopenhagą, przegrywając czwartą rundę eliminacji, no i ostatecznie trafiając do fazy grupowej Ligi Europy. Jeżeli chodzi o obecną kampanię Ligi Europy, no to ona jest dla Sportingu w miarę udana. Mówimy tutaj o zwycięstwa także jednej porażce. Na inaugurację ekipa Sportingu wygrała ze Szturmem Graz 2-1 w Austrii. Straciła bramkę, ale ten ostatni kwadrans gry ewidentnie dla ekipy gości, bo najpierw to jest bramka w 76 minucie, a później w 84 na 2-1. Natomiast kilka tygodni później w meczu drugiej kolejki porażka u siebie z Atalantą. Tam najpierw goście strzelili dwie bramki w pierwszej połowie, a tam oczywiście potem Sporting jeszcze zdobył kontakt w samej końcówce, ale nie przyniosło to punktów. W rezultacie są to 3 oczka na koncie po dwóch meczach. Tak zresztą wygląda tabela grupy D. Atalanta otwiera tę grupę. Atalanta, która przypomnijmy między innymi wygrała z Rakowem w Bergamo 2-0. Drugi jest Sporting, później Sturm Graz. No i na samym końcu niestety, miejmy nadzieję, że to jest tylko obraz tymczasowy, mistrz Polski Raków Częstochowa. Jak powiedziałem na samym początku, Raków cały czas czeka na te pierwsze punkty i przede wszystkim na te pierwsze bramki, bo cały czas ekipa Dawida Szwargi nie może cieszyć się z premierowego trafienia w fazie grupowej jakichkolwiek europejskich rozgrywek, bo przypomnijmy, że medaliki no gdzieś tam grają swój historyczny pierwszy sezon w Europie, ale patrząc na skład i na to, jak gra Sporting Lizbona, no to to zadanie, a więc strzelenie bramki, naprawdę będzie bardzo trudne. Myślę, że paradoksalnie Sporting jest chyba jeszcze mocniejszym zespołem niż Atalanta, patrząc jakich piłkarzy ma w składzie, jak wygląda trener, który ma duże doświadczenie prowadząc Sporting, no i generalnie jaki jest, powiedziałbym, potencjał drzemiący w tej drużynie. Patrząc na personalia, tak może wybiec ekipa Sportingu, myślę, że możemy zacząć od gości, bo trochę ich przeanalizowałem, więc taki skład najpewniej wystawi trener Ruben Amorim. W bramce Antonio Adan, hiszpański doświadczony goalkeeper, 10 meczów w tym sezonie, 3 razy na 0, natomiast też trzeba powiedzieć o formacji, jak zresztą widzicie ten rysunek taktyczny, a więc 1-3-4-3, zbliżona albo właściwie nawet identyczna formacja co Rakowa Częstochowa, także to też może być fajne, że będzie tutaj pomysł na pomysł, formacja na formację i gdzieś tam te dwa rysunki taktyczne się zbiją. Wiadomo, że różne są fazy meczu i to wszystko jest płynne, natomiast tak schematycznie patrząc na sam rysunek, no to myślę, że możemy powiedzieć, że no to są jednak dwie bardzo zbliżone do siebie formacje, to co gra Sporting i to co najpewniej zaproponuje trener Dawid Szwarga. Jeżeli chodzi o obrońców Sportingu Lizbona, no to jest od prawej strony Ousmane Diomande, piłkarz, który trafił w meczu m.in. ze Szturmem Graz. 10 meczów w tym sezonie, reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej, 2 bramki, 1 asysta. Obok niego to jest Sebastian Coates, którego kibice mogą pamiętać m.in. z występów na Wyspach, w przeszłości Liverpool czy Sunderland. Dalej to jest Gonçalo Inácio, to jest Portugalczyk, który zagrał w tym sezonie 11 meczów. W drugiej linii bardzo ciekawi zawodnicy, na wahadłach to jest Ricardo Esgajo, 10 spotkań, 1 asysta. W środku pola Martin Hummelt, Duńczyk, który przyszedł tego letniego okna transferowego z Lecce. 10 meczów, bramka, asysta. Obok niego też Portugalczyk Daniel Bragacza. To jest 10 występów okraszonych jedną bramką, a na lewej stronie zagra najpewniej Nuno Santos. 10 meczów w tym sezonie, 2
ostatnie podania. Też trzeba powiedzieć, że Sporting gra mocno tymi wahadłami, które są ofensywne, które są aktywne w tej grze, więc no to jest naprawdę ich taka siła napędowa i trzeba na to uważać, bo rzeczywiście ta gra bokami bardzo wyraźna, więc myślę, że tutaj czy boczni obrońcy Rakowa, czy też środkowi, no bo wiadomo, że też Raków gra na trójkę, więc trzeba będzie powiedziałbym zaangażować tych piłkarzy drugiej linii do bronienia, żeby tutaj głupie bramki nie stracić i generalnie, żeby też tego meczu nie rozpocząć od straconej bramki, odpukać w niemalowane. Natomiast to, co może najbardziej grozić Rakowowi, no to jest zdecydowanie ta linia ataku, a więc złożona z trzech bardzo niebezpiecznych, bardzo ciekawych swoją drogą zawodników. Mowa tutaj konkretnie o Pedro Gonçalvesie, najciekawszy piłkarz, no i z pewnością największa gwiazda tej ekipy, zawodnik, który w tym sezonie no nie może się pochwalić jakimiś takimi nie wiadomo jakimi bilansami. 11 meczów, 2 bramki, asysta, natomiast w sezonie 22-23 20 goli, 12 asyst w Sportingu licząc wszystkie rozgrywki, także naprawdę imponujący dorobek. Natomiast w rozgrywkach 20-21 ten bilans można powiedzieć strzelecki jeszcze lepszy, bo 23 trafienia i 3 ostatnie podania, także naprawdę to imponuje. Obok niego Wiktor Gyökeres, reprezentant Szwecji, który w tym sezonie ma, uwaga, 9 meczów, ale 8 bramek i asystę, także no niemalże liczba występów i liczba bramek taka sama, jeżeli chodzi o tego szwedzkiego napastnika. Napastnika, który był wicekrólem strzelców w tamtym sezonie w Championship, kiedy grał dla Coverty, także to jest ciekawe, że Sporting ściągnął wyróżniającego się piłkarza z drugiego stopnia rozgrywkowego w Anglii, gdzie umówmy się, poziom jest zdecydowanie wyższy niż chociażby w Ekstraklasie, także też taki golador, który ma tutaj być, powiedziałbym, egzekutorem Rakowa, no zobaczymy, czy trafi. Z pewnością trzeba na niego uważać i oczywiście na Gonçalvesa. No, ta dwójka jest szalenie niebezpieczna, a obok nich, jako ten trzeci, powiedziałbym, ofensywny piłkarz, to jest Marcus Edwards, Anglik, który ma 2 bramki i asystę w 10 spotkaniach. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o skład. Skład ekipy rywali, no z pewnością najciekawszym i najdroższym i najlepszym po prostu piłkarzem jest Gonçalves, plus oczywiście ten niebywale groźny reprezentant Szwecji ustawiony na 9. Jeżeli chodzi o samego trenera Sportingu Lizbona, no to też 2 słowa trzeba oczywiście szkoleniowcowi poświęcić. To jest Ruben Amorim, 38 lat, portugalski trener. Pracuje w Lizbonie od 2020 roku. Mecz z Rakowem będzie jego 171. spotkaniem na ławce Sportingu. Ma w gablocie 4 trofea ze Sportingiem Lizbona, między innymi mistrzostwo w sezonie 2021. Obok tego 2 razy wygrał Puchar Ligi Portugalskiej i raz Super Puchar. Także naprawdę trener doświadczony, trener, który wie, jak się gra w Europie i przede wszystkim w lidze, bo to mistrzostwo też no nie jest absolutnie dziełem przypadku. Myślę, że drużyna bardzo groźna, bardzo niebezpieczna, grająca no niestety, myślę, że na innym poziomie trochę intensywności, dynamiki. No, drużyna szalenie jakby pod tym kątem motorycznym niebezpieczna i zastanawiam się, jak Raków do tego meczu podejdzie. Czy gdzieś tam się zabunkruje, czy będzie chciał postawić autobus, czy no przede wszystkim pewnie postawi na pragmatyzm. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądało. Natomiast jeżeli chodzi o te przyszłe wybory personalne Dawida Szwarki, tak to może wyglądać. Myślę, że ten skład albo będzie taki sam, albo delikatne roszady. Spodziewam się jednak przede wszystkim powrotu Jana Carlosa Silvy, który otrzymał swoją szansę w ostatnim meczu z Górnikiem Zabrze, natomiast no umówmy się, ten mecz w Zabrzu słaby, w wykonaniu Rakowa najpewniej najgorszy w tym sezonie ligowym. Natomiast od początku to jest oczywiście Vladan Kovacevic, wyżej Zoran Arsenic, który też wraca do składu, mam nadzieję, że zagra dla Rakowa, no bo to byłaby taka świetna informacja dla kibiców Mistrza Polski, który też pojawił się z ławki w tym spotkaniu w Zabrzu, bo przecież był kontuzjowany, ta kontuzja złamanego palca. Obok niego Adnan Kovacevic, obok niego także Milan Rundić, wyżej to jest oczywiście Fran Tudor, Papa Nikolao, Koczerhin i wspomniany wcześniej Silva. Myślę, że na pozycji numer 10 wybiegnie Bartosz Nowak, obok niego Jebołach. No i na tej 9 chyba teraz Cernac, który tak mi się przynajmniej wydaje, że urósł w tej hierarchii Dawida Szwargi. No i myślę, że jest teraz takim pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o tych dostępnych napastników. Natomiast zobaczymy, jak to będzie, bo też myślę, że nie można wykluczyć takiej opcji, że na przykład Raków zagra bez takiej typowej dziewiątki. Dawid Szwarga też często jakby to powtarzał, że paradoksalnie, bo często mówi się o tej 9 Rakowa, że Raków ma słabych napastników, albo po prostu czasami no takich napastników, którzy no gdzieś tam nie dojeżdżają, patrząc na klasę sportową Mistrza Polski, no to teoretycznie nawet może taki Nowak, Jebołach czy Kittel grać na pozycji 9, takiego fałszywego oczywiście napastnika, zobaczymy jak będzie. Fakt są takie, że Sporting jest szalenie niebezpieczny i myślę, że tutaj nie można ryzykować i trzeba raczej postawić na taki pragmatyzm. Natomiast wiadomo, no, mecz może się różnie potoczyć, trzeba się do tych warunków dzisiaj w Sosnowcu dostosować.
Tak to może wyglądać, jeżeli chodzi o skład Rakowa, także skład Sportingu. Na co trzeba uważać? Ja trzeba uważać na naprawdę sporo rzeczy. Dajcie znać koniecznie, co myślicie, co obstawiacie i jak przewidujecie przede wszystkim wynik tej konfrontacji. Czy Raków doczeka się w końcu trafienia w tej Lidze Europy? Nie mówię tu już o punktach, chociaż no, też dobrze byłoby jakieś punkty w końcu uzbierać, no bo taki rezultat 0 oczek po 3 kolejkach, no to byłaby naprawdę duża tragedia. Dodajmy tylko, że trzecie miejsce na koniec fazy grupowej Ligi Europy premiuje ekipę do tego, że awansuje do fazy pucharowej Ligi Konferencji, także naprawdę jest o czym walczyć, więc nawet jeżeli umówimy się, że Atalanta czy Sporting no, są bezwzględnymi faworytami, no to Raków może cały czas marzyć o tym trzecim miejscu, no i walczyć ze Szturmem Graz o trzecią lokatę. Oczywiście jesteśmy dopiero na półmetku tej fazy grupowej Ligi Europy, także ciężko cokolwiek wróżyć. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądało. Kanał 365 dni o piłce. Oczywiście zachęcam tego guzika na dole o nazwie subskrybuj. Dajcie znać, co myślicie w komentarzach, jaki wynik obstawiacie. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.